imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam z parafii ewangelicko-augsburskiej z Nowego Sącza. W ten sobotni poranek chcemy wsłuchiwać się w Boże Słowo, według Niego żyć i według Niego postępować. Jesteśmy w przededniu trzeciej niedzieli po Wielkanocy, w niedzieli jubilate, radośnie wysławiajcie Boga. I dzisiejsze teksty, te sobotnie teksty, które książeczka z Biblią na co dzień przygotowała dla nas, również mają dać nam to poczucie radości, nadziei, a przede wszystkim mają pozwolić nam w naszym Bogu mieć oparcie i pewną skałę. Drodzy, z księgi proroka Jeremiasza, z 39 rozdziału 18 wiersza, tak czytamy. Wybawię cię i nie padniesz od miecza i zyskasz swoje życie jako zdobycz, bo mi zaufałeś, mówi Pan. Ewangelista Łukasz mówi w 23 rozdziale, w 43 wierszu takie słowa. Jezus powiedział złoczyńcy, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Drodzy, dwa wspaniałe słowa. Wspaniałe teksty, które mówią nam o dwóch, myślę, że najważniejszych rzeczach, które dotyczą naszego życia. Właśnie życia, które dla nas jest najcenniejszym darem, które uważamy za najwspanialszy dar, a także miejsce, które możemy tutaj na ziemi z naszymi najbliższymi, przyjaciółmi, znajomymi, rodziną spędzać. O życiu można byłoby powiedzieć wiele. I wiele już o tym życiu naszym napisano. Ale najważniejszą treścią, która dzisiaj do nas chce przemówić o tym życiu, jest to, że to życie tutaj na ziemi nie kończy się. Że możemy żyć wiecznie. Że ktoś przyszedł ponieść swoje życie, oddać swoje życie za okup za wielu. Tym najlepszym przyjacielem jest ten, który umarł za nas na krzyżu Golgoty, który swoją krwią zmył nasze grzechy. To jest najlepszy przyjaciel. Drodzy, w naszym życiu mamy wiele osób wokół siebie. Ilu możemy zaliczyć do gronach przyjaciół? Jedną? Dwie? To słowo przyjaciel wiąże się ściśle ze słowem zaufanie. Bo mi zaufałeś, mówi Pan. Komu ufamy? Myślę, że przede wszystkim tym najbliższym. Naszym rodzinom, rodzicom, dzieciom, współmałżonkom. To jest ten najbliższy krąg. Ale zaufanie też ma duży wpływ na to, jak my żyjemy. Jak my żyjemy w pracy, w naszej służbie. Komu mamy ufać? Komu mamy zaufać, aby to nasze życie było życiem, które jest najcenniejszym darem? Gdzie możemy zaufać i nie bać się o nie. Czy to fizycznie, czy to psychicznie. Drodzy, dzisiaj Boże Słowo kieruje nas na krzyż Golgoty. Tam, gdzie Jezus wypowiada najwspanialsze słowa. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Drodzy, myślę, że każdy z nas chciałby usłyszeć takie słowo. Słowo przed swoją śmiercią, ale przede wszystkim słowo, które pozwala nam żyć. Żyć z zaufaniem do tego, który
pokazuje nam swoim życiem, że wtedy, kiedy jesteśmy obciążeni, wtedy, kiedy nasze grzechy nas przygniatają do ziemi, mamy Tego, który mówi: wstań i żyj, bo Ja jestem Twoim życiem. Drodzy, Jezusowi powinniśmy ufać bezwzględnie. Bezwzględnie na to, co dzieje się w naszym życiu, czy to są chwile radosne, czy smutne. Złoczyńca na krzyżu zaufał, uwierzył. Chociaż myślę, że w jakiś sposób nigdy nie zetknął się z Jezusem, ale wiedział, że jest On dany nam wszystkim. Jest tym, który jest bez grzechu. Jest tym, który jest naszą sprawiedliwością. Drodzy, w ten sobotni poranek zaufajmy naszemu Stwórcy. Dodajmy Mu swoje życie, swoje serce, abyśmy mogli mieć pewność, że On nas poprowadzi. Nawet wtedy, kiedy będziemy w takiej sytuacji, kiedy wszyscy będą chcieli wystąpić przeciwko nam, zniszczyć nasze życie, to On jest naszą nadzieją. On jest tym, który da nam zbawienie. Życzę Wam wszystkim, drodzy, wiele Bożego błogosławieństwa, radości w Panu. Zostańcie z Bogiem. Amen.